Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich Państwa z Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Mija rok 2018. Obfitował on w wiele wydarzeń ważnych dla Polski i całej Unii Europejskiej. W naszym kraju przez niemal cały rok świętowaliśmy jubileusz stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Unia Europejska świętowała stulecie zakończenia I wojny światowej, ale przede wszystkim żyła sprawą Brexitu, zajmowała się rosnącą falą tzw. populizmu w Europie oraz specyficznie pojmowaną praworządnością w krajach członkowskich. W mijającym roku Radzie Unii Europejskiej przewodziły dwa kraje. Od stycznia do czerwca Bułgaria, a od lipca do końca grudnia Austria. W styczniu kanclerz Niemiec Angela Merkel i prezydent Francji Emmanuel Macron ogłosili, że chcą nadać całej Europie nowy impuls. Konkretnie zapowiedzieli podpisanie nowego traktatu wzorowanego na elizejskim, który 55 lat temu podpisali Charles de Gaulle i Konrad Adenauer. Merkel i Macron wspierali Komisję Europejską, która w styczniu i lutym kontynuowała swoisty dialog z rządem polskim w sprawie słynnego artykułu 7, czyli stwierdzenia ryzyka poważnego naruszenia przez państwo członkowskie wartości Unii. Po tzw. rekonstrukcji rządu Mateusza Morawieckiego w lutym pojawiły się informacje, że urzędnicy w Brukseli są zadowoleni z działań polskich władz. W marcu odbyły się wybory parlamentarne we Włoszech, na Słowacji, a także wybrano rząd w Niemczech, na czele którego po raz czwarty stanęła Angela Merkel. A tak na marginesie, w marcu też w wyborach prezydenckich w Rosji na czwartą kadencję został wybrany Władimir Putin. W Unii Europejskiej był to miesiąc dość istotnych zmian personalnych. Jean-Claude Juncker mianował sekretarzem generalnym Komisji Europejskiej Martina Selmayra, który był dotychczas szefem jego gabinetu. Wywołało to ogromną burzę w Parlamencie Europejskim, a niektórzy posłowie twierdzili, że trzeba uruchomić artykuł 7 traktatu wobec Komisji Europejskiej. Jeśli idzie o nasz kraj, to w marcu nie nastąpił spodziewany przez niektórych tzw. reset z Unią. Co więcej, polskiemu MSZ-owi nie udało się wprowadzić żadnego Polaka na stanowisko w unijnych ambasadach. Za to polscy europosłowie z rządzącej formacji wespół z lewakami z innych krajów Unii Europejskiej zorganizowali w Parlamencie Europejskim w Brukseli wystawę na temat zakazu hodowli zwierząt futerkowych. W mediach prawicowych i konserwatywnych zawrzało. Pytano też, czy podobną energią wykażą się broniąc nienarodzone dzieci. W kwietniu odbyły się wybory parlamentarne na Węgrzech, gdzie kolejny raz wygrała partia premiera Viktora Orbana Fidesz. Nowego impulsu nabrała też sprawa masowej imigracji, czemu przeciwstawiły się Węgry i Polska. Szerokim echem odbił się kwietniowy wywiad szefa polskiego MSZ-u Jacka Czaputowicza, który na łamach Le Figaro stwierdził, cytuję, przyjęliśmy 2700 migrantów przysłanych przez Europę Zachodnią. W polskich mediach prawicowych znów zawrzało, a jeśli o wywiadach mowa, to w maju na łamach holenderskiej gazety szef Komisji Europejskiej Juncker stwierdził, że Władimir Putin jest jego przyjacielem i że są, cytuję, przyjaciółmi od lat. W tym samym miesiącu odbyło się referendum w Irlandii w sprawie liberalizacji ustawy aborcyjnej, w którym zdecydowanie zwyciężyli aborcjoniści. W czerwcu zaprzysiężono włoski rząd Giuseppe Contego i Matteo Salviniego, co dało początek konfliktowi Unii Europejskiej z tym krajem. Po przerwie wakacyjnej we wrześniu odbył się nieformalny szczyt przywódców Unii Europejskiej poświęcony Brexitowi. W tym miesiącu w Parlamencie Europejskim w Brukseli miał miejsce koncert pod tytułem Krzyż i Orzeł, który zorganizowałem wraz z panią poseł dr Urszulą Krupą w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. W październiku komisarz Frans Timmermans zainteresował się Rumunią, która została postawiona pod unijnym pręgierzem, podobnie jak Węgry i Polska. Co osobliwe, od początku stycznia to Rumunia przejmuje prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. W listopadzie pani kanclerz Angela Merkel zapowiedziała, że nie będzie ubiegać się o stanowisko przewodniczącej partii CDU i w grudniu zrezygnowała z tej funkcji. W listopadzie przywódcy państw Unii zatwierdzili umowę brexitową, a premier Theresa May przełożyła głosowanie nad tą umową w brytyjskiej Izbie Gmin.
Miesiąc listopad zdominowany był masowymi protestami we Francji, tak zwanych żółtych kamizelek, który trwał także w grudniu, zdecydowanie osłabiając pozycję prezydenta Macrona. Jednym z głównych haseł było: Macron musi odejść. Jakby tego było mało, podczas ostatniej sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, w mieście tym miał miejsce zamach. Zginęło 5 osób, a kilkanaście zostało rannych. Na koniec roku Europejczycy pozostali więc z pytaniem, czy Macron naprawdę musi odejść, czy odejdzie i czy kończy się już era Angeli Merkel. Na przełomie listopada i grudnia, wychodząc naprzeciw licznym postulatom płynącym z całej Polski, złożyłem wniosek o rejestrację ruchu Prawdziwa Europa, opartego na wartościach ruchu Europa Christi. Rozstrzygające mają być zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego w maju przyszłego roku. Mając w świadomości wszystkie te wydarzenia, chciałbym życzyć Państwu optymizmu, a także zdrowia, pomyślności i błogosławieństwa Bożego na zbliżający się nowy rok. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Szczęść Boże!